Cześć. Witajcie w pierwszej lekcji kursu Bajton i finanse. Na początku krótko o mnie. Nazywam się Adam i od ponad 10 lat jestem związany zarówno ze światem finansów jak i IT. Moja kariera zawodowa rozwinęła się na styku tych dwóch dziedzin co pozwoliło mi zdobyć unikalne doświadczenie i umiejętności. Programowanie, szczególnie w językach takich jak Python czy R, stało się moją pasją i narzędziem pracy. Wykorzystuję je głównie do analizy i przetwarzania danych, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie finansów. Moje doświadczenie zawodowe i techniczne pozwala mi na przekazywanie wiedzy w sposób praktyczny i zrozumiały, co sprawia, że ten kurs jest idealnym połączeniem teorii i praktyki w dziedzinie Pythona i finansów. Zdefiniujmy sobie na początek cel kursu. Otóż kurs Python i Finanse to wszechstronny przewodnik, który zapewni uczestnikom solidne podstawy zarówno w obszarze programowania w Pythonie, jak i jego zastosowań w finansach. Ten kurs jest idealny dla osób, które chcą połączyć techniczne umiejętności programistyczne z praktycznymi zastosowaniami w świecie finansów. Rozpoczniemy od podstaw, prowadząc uczestników w świat Jupiter Lab, potężnego narzędzia, które jest nieocenione w analizie danych. Poznamy jego instalację, interfejs użytkownika oraz podstawowe funkcje, które umożliwiają efektywną pracę z Kodem. Następnie, oczywiście, skocznijmy się na bibliotece Pandas niezbędnej w pracy z danymi tabularycznymi. Przejdziemy przez kluczowe funkcje i metody takie jak czytywanie danych z plików CSV, operacje na rynkach danych, a także zaawansowane techniki filtrowania i grupowania danych. Ten moduł kursu pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak efektywnie manipulować i analizować duże zbiory danych. Kolejną ważną częścią kursu będzie wizualizacja danych, gdzie nauczymy się korzystać z bibliotek Matplotlib i Seaborn. Przyjrzymy się różnym rodzajom wykresów, ich formatowaniu oraz technikom prezentacji danych w klarowny i przystępny sposób. W dalszej części kursu skupimy się na analizie szeregów czasowych, które są kluczowe w finansach oraz na praktycznym wykorzystaniu danych finansowych. Poznamy metody pracy z danymi z rynku finansowego, takie jak normalizacja danych, obliczanie zwrotów i ryzyka, a także analiza korelacji. W sekcji poświęconej strategiom inwestycyjnym oraz portfelom inwestycyjnym zbadamy różne podejścia do inwestowania i zarządzania portfelem. Odkryjemy teorie i modele finansowe takie jak CAP czy model Markowica, a także zastosujemy te koncepcje w praktyce. Kurs zakończy się modułem na temat zaawansowanych technik wizualizacji danych, gdzie skupimy się na pakiecie CAFLINKS, który pozwala na tworzenie interaktywnych wykresów finansowych. Podsumowując, kurs Python i Finanse to kompleksowy program, który łączy w sobie naukę programowania i analizy danych z praktycznym zastosowaniem w finansach, co czyni go idealnym wyborem dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w tych obszarach. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnej lekcji.